Ouverture. I'm on a motherfucking rampage. You can't see. I'm on a motherfucking rampage. You can't see. Zapraszamy do oglądania relacji z koncertu Vito Bambino w Poznaniu. Cześć, dzisiaj w Głośniku Akademickim będziemy rozmawiać z Mateuszem Dopieralskim, znanym jako Vito Bambino. Dziękuję, bardzo miło w ogóle usłyszeć cywilne imię swoje. Jak emocje przed dzisiejszym koncertem w Poznaniu? Emocje? No ja, chłopaki wiedzą zespołu. Ja teraz udaję Chojraka, a na 15 minut przed jestem posągiem, jestem cały blady, ale więc póki co bardzo dobrze. Ja lubię Poznań, nam się tu zawsze dobrze gra. Ten rok dla Ciebie był bardzo owocny pod względem różnych współprac z innymi artystami. Tutaj można wymienić i w ramach Męskiego Grania Dawid Podsiadło, Daria Zawiało, kawałek ze Sana, ale jazz, Kaśka Sochacka. Masa tych współprac i powiedz mi, którą wspominasz tak do tej pory, tak no, najprzyjemniej, najfajniej? Muszę odpowiedzieć jak polityk, ale nie dlatego, że po prostu tak wypada, tylko dlatego, że każda z nich była zupełnie inna i miała swoje super uroki. Praca z Uzią, czyli Sanach, była też trochę pracą z Dawidem, bo robiliśmy sobie razem ten numer, więc dwa razy tak naprawdę w tym roku już udało mi się z nim współpracować, co jest zawsze dobrą zabawą. No a z Kaśką Sochacką to tak nagraliśmy to na dystans, ale ten numer na pewno, to jest chyba mój ulubiony numer tego roku, a na pewno jeden z najważniejszych dla mnie, w których w ogóle brałem udział, bo tak bardzo trafia w to, co mi chodzi po głowie, czyli to boję się o ciebie, a nie o siebie. No, rzadko tak coś aż tak trafia, że mówię, stoję za tym 110%. Po tych wszystkich współpracach, no to jest w sumie taka twoja pierwsza trasa, no taka twoja po solo, prostu, no. Tak, dokładnie, bo wcześniej te wszystkie różne wydarzenia, Letnie Brzmienie, Męskie Granie. I jak do tej pory wspominasz tą trasę? No bo ona już tak no, zmierza ku końcowi, więc... Tak. Bardzo dobrze. Ja w ogóle sobie bardzo cenię to, że latem mogliśmy grać w takim systemie Bitamina Vito Bambino, bo często graliśmy tego samego wieczoru jeden i drugi koncert. To było super, to było męczące, ale to było super, bo to tak naprawdę ci sami słuchacze, więc zostali przeprowadzeni przez wieczór w dwa różne sposoby. Jeszcze pomiędzy była Mięta, zespół, który bardzo lubię, więc super to było. Plus, no miło jest się w końcu tą poczekalnią dzielić, bo też pandemia zaraz po premierze nie pozwoliła na nagranie tego materiału, więc super zajawka. Jak wrażenia po koncercie? Mega, bo tak super. Tak cieplutko na serduszku, bo teraz jest, po prostu... A, jeszcze w całych emocjach. Ale mega, mega super, naprawdę. Kozak tutaj. Genialnie i ciepło na pewno. Była mega atmosfera i bardzo się cieszę, że tu byłam. I mam nadzieję, że będzie tego więcej, nie za pół roku, tylko jeszcze wcześniej. Ja jestem bardzo zadowolona z koncertu, czekałam na niego już jakiś czas i nie zawiodłam się oczywiście. Mega pod wrażeniem tego, że to było mega szczere i jakby jego emocje były cały czas przekazywane wprost do nas. No było super, jesteśmy mega podekscytowane, super vibe, super taniec. Fajnie było to, że cały czas gdzieś się przemieszczał, był w swoim świecie i to odgrywało mi się dużą rolę pod tym względem, że my czuliśmy to samo i czuliśmy się tak samo swobodnie jak on. Super, dzięki wielkie. Dla Głośnika Akademickiego Dominika Szaja oraz Michał Piotrowski.